Plac zabaw czy sala koncertowa, chodnik, a może kursy komputerowe dla seniorów. Wiele wskazuje, że już w 2014 roku mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli sami zdecydować, które projekty zrealizować i w jakiej kolejności. Wszystko to będzie się odbywało w ramach tak zwanego budżetu partycypacyjnego, czy mówiąc prościej, obywatelskiego, dzięki czemu mieszkańcy współtworzą budżet miasta, a tym samym współdecydują o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Planujemy wydzielić w ramach budżetu miasta część budżetu, wstępnie określona na kilka milionów złotych, które będą wydatkowane na przedsięwzięcia i projekty zgłaszane bezpośrednio przez mieszkańców, bez żadnych pośredników, na specjalnych spotkaniach w określonej formie. Nad projektem stosownej uchwały Rady Miejskiej obraduje zespół problemowy do spraw budżetu obywatelskiego. Prezydent Bielska-Białej chce, aby budżet obywatelski został wprowadzony już od 2014 roku. Oczywiście środki finansowe, na które wpływ będą mieli mieszkańcy, musi być wyraźnie wyodrębniony w budżecie na rok 2014 i coś takiego się stanie. W tej chwili toczy się dyskusja, z tym, że chcę powiedzieć, że w praktyce miasta podobne do Bielska-Białej mają około i o podobnym budżecie mają około 0,5% tego budżetu, czyli to jest rząd 3-3,5 miliona złotych maksymalnie, a chciałoby się ewentualnie więcej, ale chcę powiedzieć, że niestety trudne czasy, jeżeli chodzi o budżet miasta w roku 2013, co jest faktem, w roku 2014, no to jest dopiero przed nami. Także trzeba bardzo mądrze i rozważnie te pieniądze dzielić i jeszcze raz chcę powtórzyć, że to ma być budżet obywatelski na rok 2014. Potem kolejne następne lata będą ewoluowały. Chcemy przede wszystkim zrobić to, żeby te wszystkie przedsięwzięcia zgłoszone w ramach tego budżetu obywatelskiego udało nam się zrealizować w roku 2014. Pomysł wprowadzenia w Bielsku-Białej budżetu obywatelskiego kilka miesięcy temu zgłosił na sesji Rady Miejskiej radny Roman Matyja. Najwyższy czas na to, żeby rozszerzyć tą demokrację. Najwyższy czas, żeby to mieszkańcy decydowali. W pewnym momencie wydawało się, że nawet ten projekt powinien zawierać większą kwotę. Dzisiaj jesteśmy otwarci na dyskusję, natomiast trzeba być odpowiedzialny i też patrzeć, że to jest pierwszy projekt, że jest wiele niewiadomych, ale jestem przekonany, że w najbliższym czasie uzyskamy już kompletny projekt, który będzie przeznaczony do realizacji. Wszyscy radni Rady Miejskiej Bielska-Białej popierają ideę budżetu obywatelskiego. Ludzie wszędzie są średnio aktywni, ale ja na przykład z dużym podziwem patrzyłam na władze Brukseli, które pytały ludzi wręcz, jakiego typu ławki chcesz mieć w parku. Jedni chcieli mieć nowoczesne, jakieś artystyczne dzieła, inni powiedzieli, nie, ma to być wytarte z wgłębieniami pod łokcie, żeby się po prostu wygodnie siedziało. Widziałam w samym centrum Brukseli takie przedsięwzięcie, gdzie zapytano wręcz młodzież, z którą są same problemy, która zażywa narkotyki, która się wałęsa, pije, chuligani, zapytano, co chcecie mieć tutaj u siebie na osiedlu. Powiedzieli, że skatepark. Dano im do zaprojektowania ten skatepark. Technicznie potem fachowcy, inżynierowie to obrobili, ale to młodzież pokazała, tu ma być górka, tu ma być domek, tu mają być ławki, tu mają być zjazdy, tu mają być podjazdy. To młodzież pokazała i się okazało, że ta trudna młodzież później, jak tą inwestycję zrealizowana, nagle dba o to, że tam nie ma śmieci. Wszystkie śmieci są w koszach, a nie po prostu wysypane tak dla zasady, bo to nie moje, to mogę wysypać. Także te doświadczenia pokazują, że opłaca się wciągnięcie mieszkańców we współdecydowanie, bo wzrasta potem odpowiedzialność za to miejsce. Za, co zresztą nie dziwi, są także przedstawiciele rad osiedlowych. Mogę powiedzieć o swojej radzie, Radzie Osiedla Hałstów, osiedla peryferyjnego. Widzimy w tym dużą szansę, bo na duże projekty pieniądze w mieście są, co widać. Dużo się inwestuje, dużo się dzieje. Brakuje pieniędzy na projekty mniejsze. Tak jak u nas w Hałstowie już kilkanaście lat czekamy na boisko ze sztuczną nawierzchnią. Staramy się, nie może to wejść do planu. Mamy pomysł zagospodarowania parku na Kępie Hałcnowskiej. Bardzo ciekawy, niewielki, miękki projekt. Poza tym właśnie miękkie projekty, nie tylko twarde inwestycje, ale miękkie projekty. Jakieś przeglądy
artystyczne. Na to też trzeba pieniędzy i liczymy, że znajdą się one. Już 23 maja o godzinie 17 w sali sesyjnej odbędzie się kolejne posiedzenie zespołu problemowego. Na to posiedzenie radni zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców Bielska-Białej, którzy pragną współuczestniczyć w tworzeniu budżetu obywatelskiego. Można będzie zgłaszać swoje propozycje, które zostaną poddane konsultacjom społecznym.